Europejski Trybunał Obrachunkowy jest jedną z pięciu instytucji Unii Europejskiej. Obok Parlamentu, Rady, Komisji i Trybunału Sprawiedliwości. Jego rola w systemie organów unijnych jest zbliżona do tej, jaką ma Najwyższa Izba Kontroli w Polsce. To znaczy Trybunał kontroluje wykonanie budżetu, zarówno wydatków, jak i dochodów budżetu unijnego. Trybunał jest organem kolegialnym, składa się z 27 członków, po jednym z każdego państwa członkowskiego. To są ludzie o bardzo różnym pochodzeniu zawodowym, zarówno byli ministrowie, parlamentarzyści, jest wielu prezesów czy wiceprezesów najwyższych organów kontroli państw członkowskich, są też audytorzy z sektora prywatnego. To wszystko tworzy bardzo interesującą mieszankę, która powoduje, że Trybunał dużo więcej niż narodowe organy kontroli musiał w przeszłości i musi w dalszym ciągu pracować nad procedurą i metodyką kontroli, bo każdy członek może powiedzieć, że u niego w kraju robi się lepiej i różne elementy trzeba uwzględniać. Myślę, że to było jedną z przesłanek, że Trybunał ufundował nagrody za najlepsze prace doktorskie i magisterskie z zakresu kontroli finansów publicznych. Nagroda wynosi 5000 euro i może zostać przyznana za prace obronione na przestrzeni ostatnich 3 lat, to znaczy po 1 stycznia 2010 roku. To mogą być zarówno prace teoretyczne, jak i empiryczne. One, lepiej, żeby były związane jakoś z zagadnieniami budżetu unijnego, ale nie jest to warunkiem. Najważniejsze, żeby były to prace dobre.